No i dobre. Zaczynamy dzisiaj dzionek na Glowo. Trzeba odrobić te plecy wczorajsze. Dzisiaj ponagrywamy trochę z innej perspektywy. Kurde, ale jest zimno, wam powiem. Chyba 8 stopni. Znowu wieje. No nieprzyjemnie. Aha. Zaczyna się. Jedziemy na Wolnicę pizzę odebrać. Pokazywało mi się, że mam 10 minut na dojazd. Nie zdążyłem się rozpędzić, a to już jest gotowe. Pochowali krzesełka, zimno jak chuj. Nie będzie na polu jadł. Dobra, 112 w Glowo? Tak. Dobra, dziękuję. Kurwa, dostawa na 900 metrów, a ta pizza jest zimna. Ja już ją czułem jak do ręki, że jest zimna. Ktoś to musiał chyba przepisać to zamówienie. To jest ten hotelik chyba. No to za taką pizzę to na piwko można zapomnieć. Parkuję sobie gdzieś tu. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. McDonald's. Mateczny. No to dobre. Jak to zrobić? Bo dobrze. Tam. Tą kamerą na kasku jest tyle przejebane, że żeby do GoPro podpiąć mikrofon, no to trzeba przez tego media moda. No a ten media mod swoje waży i ten kask z przodu ciśnie mi do dołu. Opiera się na okularach, a okulary wbijają mi się w nos. Także nie za wygodna opcja. No i nie mam wglądu, czy mi się nagrywa, czy mi się nie nagrywa. Jak przegapię moment, że ona piknie, że się wyłączyła. A już się raz wyłączyła. To będzie problem. No i właśnie się wyłączyła. I teraz nie wiem, czy ją włączyłem i czy się nagrywa. Ja mam. W ogóle mam nadzieję, że ktoś nie wyskoczy ze stołu, bo nie będę miał mu jak wydać. Ale fajne.
myślałem, że tamtego też puści. No i tu w prawo już asfalciku nie będzie. Dobrze, pamiętam. Ale troszeczkę podrównali te dziury chyba. Gorzej było. Dzień dobry. Gdzie 84 zł? Gdzie pani miała wyliczone? Tak, jest równe. To super, właśnie będzie problem. Picie całe, na szczęście. I proszę bardzo. Dziękuję pięknie, do widzenia. No i dobrze. KFC z Matecznego. Chyba do tramwaju wsiadł, nie można w tramwaju dorwać. Zjebę dostali, że on tak wyniósł z piórkiem w dupie. Coś niebywałego. Na Skawińsku. Bardzo fajna troska. Kurwa, nie lubię, jak tak bus zasłoni cały przejazd. Chuj wie, czy drugi na przeciwka nie jedzie. Rower. Już tak raz prawie zginąłem pod kołami ciężarówki. Nie od tamtej pory. Ostrożnie już przy takich manewrach. Pani? Ja do Uli, ja? Ups. Yes. Thank you. Yeah. Bonus dali za złą pogodę. 35 zł w godzinę. Jest kolejna. Wolnica. Kurde, znowu pizza. I na grzegórzki z nią. Czyżby było gotowe? Skurwysyn. Co to było? Dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Widzenia. Padło kolejne z dużego Bena. Wystawę miałem tutaj, a duży Ben jest tutaj. Nie przeparkowuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Ups. Ktoś postanowił sobie urozmaicić jakże ten paskudny dzień. Przywinka. Ja chyba też to dostarczę i pójdę sobie ten dzień urozmaicić. Nie będę w tym deszczu jeździł za tą stawkę. Ja na leki nie zarobię. Dostarczam to i włączam pauzę. Jak przestanie padać, to będę jeździł. A jak nie przestanie, no to... Arrivederci Roma. No, ja mogłem się dzierżyć. Deszcze, nie deszcze. Chujowe warunki. No, ale jak widziałem, to co jeżdżę, a nie... Że mnożnik jest... z 1,44 na 1,56, no to sorry. Dziękuję, proszę bardzo, się paragonić. Dziękuję, do widzenia. Co kurwa? Hebureki. Galerii Kazimierz Hebureki. Trzeba na tym podjeździe w galerii uważać, bo... Oj, dzisiaj można liznąć. Tam będzie ślisko. Kurde, nie kojarzę, żeby takie jakieś... Żeby takie coś było koło McDonalda. Tam w tej strefie gastro koło kina. Halo, dzień dobry, pan CSC, jak Globo dzwonię, kurierem jestem i nie bardzo wiem, gdzie do was trafić. To jest gdzieś na terenie galerii, plus jeden, czy parter? Aha, dobra, to jadę. Dobra, już jadę, dzięki. No dobra, to jest food truck żółty, koło Pizzy Hut. Zabaw. Tam jest. Dzień dobry. Dzień dobry. 720. Na Zakolu Wisły. Już miałem w stronę Wawelu jechać. A to chodzi o Zakole w drugą stronę. W kierunku Dąbia. Chyba była dobra decyzja, żeby tak szybko nie odpuszczać. Nadal jest zimno. Trochę jestem wilgotny. Ale przestało padać. Dobra, trzeba to będzie wyciąć. Niewilgotny jestem. Mokry, po prostu mokry. Ale zimno w łapska. Z czkawki dostałem. I co, drugi budynek. Chopki, robek. Gdzie są jakieś wejścia tu? Czy tam? Tu coś jest. 12D. No tak. Uuu, na szóstym piętrze winda. Ja się przejdę. Dzień dobry. Masz
proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Biedronka Customer Mogilska. Trasa mi pokazuje na prawie 7 km. Tyle, że ja stąd mam kawałek tej Biedronki. O, widzieliście naszą krakowską wieżę Eiffla? Trochę mnie chyba poniosło z tą baterią, bo coś dużo jej zużyłem jak na niecałe 2 godziny pracy. Dobry, 624. Okay. A, to my już tu byliśmy. Pamiętam ten plac zabaw. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. I siadeczka, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Kurde, to cieplutko. Duży Ben z Mogilskiej. Na tego. Pod tablą na arenę gdzieś, pod Decathlona. Potwierdziłem, dziękuję. Jakiś zestaw drink Charlotka. Pewnie wódka z sokiem, a przez to, że jest zestaw, to kosztuje razy dwa. O kurwa! Nie pod takim kątem, co ty kurwa człowieku robisz? Pierdolę, zęby chcesz stracić. Gość kurwa pod kątem kurwa 15 stopni najeżdża na krawężnik. 11. Tam. Tu? Tak. Czy parkuje tu koło hulajnóg? Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. A, nabyć to łapką. Coś kurwa napiwku nie dają, a miał naganiać napiwki. Co tym razem? Biedronka. I jest gotowe, nie wierzę. Kurwa, nie ma tu jakiejś innej drogi? Chuj wie. Nie no. Musi się tam jakoś gdzieś dojechać.
to za wycieczka? Dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Okej, do widzenia. Gruba buła. To korner już nie współpracuje z Gulewo, bo... W chuj dawno. Nie jechałem z burgerem z kornerka. Szalona. Krótkie rękawki. Ja rozumiem, że jak człowiek biega, to tak nie odczuwa tego zimna, no ale kurwa, jest 6 stopni i wieje wiatr jak skurwysyn. No, zamówienie jest gotowe, mogę odebrać. Jeszcze mam kawałek. Aby mnie DPD rozjebał. W ogóle bateria mi się kończy, a tu jeszcze jest ponad godzina roboty. Robię to zamówienie, może jeszcze jedno i trzeba się gdzieś zawijać. Dziękuję. 210. Na Gertrudy. Ciekawe, czy tam będzie jak przyparkować. Dobra, dostarczam to i zabijam na chatę. Przeholowałem z baterią. Wystukałem ją w 3 godziny. To znowu udogodnienia. O kurwa. Wbijamy na salony, widzę, że. Albo nie, gdy wbiją. Podał numer telefonu, to zadzwonię. Halo, dzień dobry, jestem pod, już pod hotelem. Globo. Proszę? Ale to jest hotel, nie? A, no bo... Aha. No dobra, bo jestem pod tym adresem. Dobra, to już do pana idę. Sorry.
dobry. Wie pan co, trochę pobłądziłem, bo pan pineskę ustawił 200 metrów dalej. Aha. Pod dwunastkę i tam zebra co prowadziło i... Ale trafiłem, dzięki. Miałem już zawijać na chatę, bo w sumie nie mam tej baterii. Ale widzę, że jest dostawa tutaj w tunelu. Jak jest przejście pod Galerię Krakowską. Giga buła, to nie jest ta buła tego i samu. I na grzegórzki, to akurat po drodze do domu to zgarnę to. Chuja, odcięło prąd całkiem. Będę leciał na pierwszym trybie wspomagania. Pikachu. Dzień dobry. 898. Ziomuś pety wyciąga z kanału. Ja pierdolę. I se lecę na minimalnym wspomaganiu. Pewnie gdybym olał to zamówienie i podliczył godzinówkę, to wyszłaby dużo lepsza niż po dostarczeniu tego zamówienia. Ale każdy pieniążek się przyda. Ja pierdzielę, jak to ciężko idzie. Jest kolejny z Dajworu. Fajny na błonia. Ale nie mam baterii. Kurwa, szkoda. No nic, wypadki, wykroczenia, uszkodzony pojazd, rozłącz się. No cóż, jutro muszę troszkę bardziej oszczędzać. Podsumujmy to pod tym nieszczęsnym sushi. Czym się wyjebał, wstyd jak chuj, na środku skrzyżowania. No tak jak tu widzimy, 37 na godzinę. Zrobiłem 132 zł, no pół godziny nie dojeździłem, no bo się ta bateria skończyła. Kurwa, ile tu ludzi jedzie. Więc 3,5 godziny jazdy. 132 zł. No to jest 37, prawie 38 na godzinę. Tam czwórka na piwku widziałem, że wpadła przed chwilą. No ale to już wliczyłem w to. Dobra. Dla mnie tylko piwko. I proszę kartą. Dziękuję bardzo. Widzenia.
Jeżeli wytrwałeś do końca, zostaw komentarz. Daj lajka. No i możesz subika dać, bo z tego co widziałem, to 59% z was nie subuje. Smacznego dobranoc.